Przed rozpoczęciem prac nad zabudową okna połaciowego należy sprawdzić płaszczyznę skosu. Ewentualne nierówności korygujemy na wieszakach. Pierwszym krokiem jest wycięcie profili CD w miejscu okna dachowego. W tym celu za pomocą kątownika przenosimy na dolny profil CD wewnętrzną linię łączącą płaszczyznę zabudowy z płaszczyzną boczną okna. Analogicznie odznaczamy płaszczyznę zabudowy górnej krawędzi. Za pomocą długiej łaty murarskiej oznaczone miejsca przenosimy na pośrednie profile CD. Aby rozpocząć montaż, w konstrukcji obramowującej otwór w płaszczyźnie skosu dachowego usuwamy zbędne odcinki profili CD. Aby wyznaczyć dolną i górną płaszczyznę glifów, odznaczamy prostopadle do płaszczyzny okna linię swobodnego oparcia płyty GK w gnieździe ramy okna. Prostopadle poprowadzona półka pozwoli zmieścić ocieplenie z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości. Unikniemy w ten sposób powstawania mostków cieplnych na styku opłytowania wnęki okiennej i ramy okna. Mocujemy do boku krokwi wcześniej przygotowane odcinki profili UD30. Po ich zamocowaniu do wnętrza wsuwamy profil CD60, który wyznaczy krawędź półki prostopadłej do płaszczyzny okna. Podobnie postępujemy, tworząc pionowe czoło zabudowy okna, wsuwając tym razem dwa profile CD60. Pierwszy z nich dosuwamy do krawędzi załamania. Drugi profil będzie wyznaczał linię zabudowy skosu połaciowego. Jeśli okno połaciowe jest tak usytuowane, że dolny glif przechodzi w płaszczyznę ściany kolankowej, dolny profil CD musi być połączony ze stelażem ściany kolankowej. Sprawdzamy poziomicą, czy konstrukcja glifu ma pion, co zapewni prawidłową cyrkulację powietrza. Górny glif wykonujemy analogicznie jak w przypadku dolnej zabudowy okna. Nakładamy na końce profili CD odpowiednio dopasowany profil UD30. Połączeń nie skręcamy. Konstrukcja zabudowy okna dachowego jest gotowa. Możemy przystąpić do układania izolacji cieplnej z wełny mineralnej Knauf Insulation. Rozpoczynamy od wypełnienia przestrzeni podokiennej. By łatwiej umieścić tam wełnę, wyjmujemy zamontowany wcześniej profil stalowy. Pamiętajmy, że wełny nie można upychać na siłę. Możemy w ten sposób uszkodzić membranę dachową. Instalując wełnę nad górną płaszczyzną glifu okiennego, należy zwrócić uwagę na szczelne wypełnienie wełną nie tylko przestrzeni pomiędzy krokwiami, ale również na właściwe przyleganie wełny do glifu. Szczególną uwagę zwróćmy na wypełnienie przestrzeni nad prostopadłą do płaszczyzny okna półką. Odpowiednia warstwa izolacji pozwoli zapobiec stratom ciepła i skraplaniu się wilgoci na ramie okna. Dokańczamy konstrukcję obramowującą otwór w płaszczyźnie skosu dachowego za pomocą dodatkowych profili CD. Umieszczamy je w zamocowanych profilach UD30 na dole na równi z płaszczyzną skosu i tuż nad górną krawędzią glifu. Konstrukcja pod zabudowę okna jest skończona. Uzupełniając izolację cieplną w przyokiennych rzędach, upewnijmy się, że sąsiadujące ze sobą odcinki wełny szczelnie do siebie pasują. Drugą warstwę ocieplenia instalujemy w kierunku poprzecznym do warstwy międzykrokwiowej. Odcinki wełny o szerokości 40 cm układamy tak, by jej boczne krawędzie nie kończyły się na linii krokwi. Boki wnęki okiennej izolujemy za pomocą taśmy dwustronnie klejącej Solifit 2. Przyklejamy wełnę do boku krokwi. Grubość wełny nie powinna być większa niż odległość od krokwi do gniazda w ramie okna, w którym zamontujemy płytę GK. Pamiętajmy o zachowaniu ciągłości izolacji. Szczelne wypełnienie przestrzeni wokół okna i uzupełnienie warstwą wełny powierzchni bocznych glifów zapobiega przed powstawaniem mostków cieplnych. Wnęka okienna wymaga skutecznego zabezpieczenia przed wilgocią pochodzącą z wnętrza domu. Przenikaniu pary wodnej do przegrody zapobiegają membrany i folie paroizolacyjne Knauf Insulation HomeSeal LDS.
Do trwałego połączenia paroizolacji LDS-2 z gniazdem wnęki okiennej na całym obwodzie użyto taśmy dwustronnie klejącej HomeSeal Solifit 2. Taśmę wyklejamy na całej długości połączeń, uprzednio usuwając z drewnianych powierzchni łączenia zabrudzenia. Przed przyklejeniem taśmy do profili stalowych pamiętajmy o ich odtłuszczeniu. Po usunięciu taśmy zabezpieczającej mocujemy membranę paroizolacyjną w gnieździe w ramie okna dachowego. Tak jak w przypadku mocowania na powierzchni skosów, stosujemy 10-centymetrowy zakład na połączeniach. W narożnikach folia powinna być wywinięta pod kątem prostym, tak aby okładzina z płyt GK nie była wypychana przez membranę paroizolacyjną. Zakłady na połączeniach uszczelniamy taśmą HomeSeal LDS Solifit 1. Taśma zapewnia trwale elastyczne i hermetyczne połączenie na zakładach pomiędzy połączeniami membrany paroizolacyjnej. Możemy ją wykorzystać do mocowania folii do sąsiednich elementów o gładkiej powierzchni, ograniczając wnikanie pary wodnej do przegrody. Kolejnym etapem zabudowy wnęki okiennej jest montaż płyt gipsowo-kartonowych na powierzchni glifów okiennych. Wykończenie glifów wykonuje się za pomocą odpowiednio przyciętych kawałków płyt gipsowo-kartonowych. Prawidłowo odwzorowany kształt okładziny bocznej nanosimy na powierzchnię płyty GK. Uwaga! Przesuwamy zaznaczony kształt glifu poza fazowaną krawędź płyty gipsowo-kartonowej. Obrys zarysowujemy za pomocą noża. Tak przygotowaną płytę wsuwamy w gniazdo ramy okiennej i przykręcamy do konstrukcji z profili UD30 oraz CD60. Po zamocowaniu elementów bocznych przykręcamy glif prostopadły do płaszczyzny okna i glif czołowy. Połączenie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych fazujemy. Analogicznie postępujemy przy wykończeniu glifów nad oknem. Zabudowa okna jest skończona.